Wielu z was dzisiaj chodzi tutaj na groby i się zastanawiacie, co będzie z waszym życiem. Patrzycie się na historię waszych bliskich, którzy umarli i zastanawiacie się, jaka będzie wasza historia. Co się stanie z waszym życiem, jeżeli wy umrzecie. Byłem w podobnej sytuacji, kiedy od dziecka rodzice wysyłali mnie do kościoła i też zastanawiałem się nad tymi rzeczami w moim życiu, co się ze mną stanie, dokąd ja pójdę. Wiecie, kiedy ja chodziłem, próbowałem udowodnić wszystkim, że jestem dobrym człowiekiem i że te dobre uczynki mogą zaprowadzić mnie do nieba, że ja naprawdę jestem dobry. I może dzisiaj też uważasz siebie za porządnego, dobrego człowieka, ale zastanawiasz się, jak wypełnić pustkę w twoim sercu, która jest na co dzień. Gdy przychodzisz z pracy czy ze szkoły do domu, widzisz w swoim sercu, że coś jest nie tak, że potrzebujesz czegoś więcej, że twoje grzechy przygniatają ciebie. I dzisiaj jesteśmy tutaj, aby wam powiedzieć odpowiedź. Odpowiedź na problem waszego życia. I tą odpowiedzią jest Jezus Chrystus. Ja poznałem Go 7 lat temu. 7 lat temu doświadczyłem żywego spotkania z Jezusem Chrystusem. I chcę ci powiedzieć o tym, że tylko w Jezusie jest zbawienie. Żaden inny człowiek nie jest w stanie dać tobie prawdziwego szczęścia, prawdziwego zaspokojenia. Żadne rzeczy tego świata nie mogą zaspokoić tej pustki w twoim sercu. Nie mogą wypełnić tego pragnienia bycia z Bogiem. Tylko w Chrystusie, przez Chrystusa możesz przyjść do Boga. Tylko przez Niego możesz zostać pojednaniem. To tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. To tam On prawdziwie powstał z martwych. I ty już nie potrzebujesz starać się o to, aby być zbawionym. Nie musisz się starać na to, aby Bóg przyszedł do ciebie. Wystarczy, że ty zawołasz do Niego i powiesz: Jezu, chcę się z tobą spotkać. Chcę cię doświadczyć jako prawdziwego Boga. Wiecie, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, to nie doświadczyłem miłości od swoich rodziców. Byłem odrzucony. Ale kiedy powiedziałem: Jezu, chcę ciebie spotkać, chcę doświadczyć prawdziwie twojej wolności, twojej miłości w moim życiu, to wtedy tam 7 lat temu w moim pokoju go spotkałem i się z nim pojednałem. Uwierzyłem w to, że on naprawdę żyje, że on zmartwychwstał, że on może cudownie odmienić moje życie. I tak się stało, kiedy ja do Niego zawołałem. I tu chodzi o twoją prostą wiarę. Nie o staranie się, nie o zasługiwanie, ale o prawdziwe zaufanie Jemu. Uwierzeniu w to, co On dokonał na krzyżu Golgoty. On powiedział, że tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna Jezusa, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest Ewangelia. Ewangelia o tym, że Jezus Chrystus stał się grzechem. Że to On stał się grzechem, abyś ty mógł żyć. On poszedł na krzyż Golgoty za ciebie i za mnie, żebyś ty mógł żyć. To On tam rozchorował się wszystkimi chorobami. Na krzyż Golgoty wszelka choroba spadła na Niego, spadła na Jezusa. Wszelki grzech spadł na Niego. Jeżeli ty przyjmiesz tą informację, tą Bożą prawdę, to będziesz zbawiony, to będziesz uratowany. Wystarczy, że tylko zawołasz, wystarczy, że uwierzysz. Jeszcze dzisiaj w swoim domu postanów, że i ustaw Chrystusa jako Pana swojego życia, Pana i Zbawiciela swojego życia, bo tylko On może odmienić swoje życie. Słowo Boże nam mówi, że musicie się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Musicie się narodzić na nowo z Ducha. Jeżeli tutaj na ziemi rodzisz się w łonie swojej matki jako człowiek, jako noworodek, tu rodzisz się jako martwy duchowo człowiek. I dlatego Jezus powiedział, że musisz się narodzić na nowo. Kiedy pierwszy człowiek Adam zgrzeszył, to tak Słowo Boże mówi, jak przez jednego człowieka przyszła śmierć, tak przez jednego człowieka przyszło życie. Przez Chrystusa przyszło życie na ten świat. I każdy człowiek, który w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne.
Jeszcze dzisiaj zawołaj do Niego. Powiedz: Jezu, chcę się z Tobą pojednać. Chcę się z Tobą spotkać. Chcę doświadczyć Ciebie, Boże, jako prawdziwego Ojca. Jako prawdziwego Ojca. Bóg jest Ojcem dla tych, którzy w Niego wierzą, którzy oddają życie Jezusowi. Może postrzegasz Boga jako Ojca przez pryzmat tego ziemskiego. Może uważasz, że Bóg jest jakimś złym Bogiem, który za dobro wynagradza zło karze. Ale nie mówimy wam o takim Bogu. Mówimy wam o tym, który zesłał swojego Syna Jezusa na świat jako odpowiedź dla ludzkości. I dlatego dzisiaj możesz zostać uratowany. Dzisiaj możesz zostać, uwierzyć w to, że On prawdziwie zmartwychwstał i stał z martwych. I Twoje imię dzisiaj będzie zapisane w Księdze Żywota. Podejmij dzisiaj tą decyzję, najważniejszą decyzję w życiu, oddania swojego życia Jezusowi. Amen.